Obfitość to patronat aktywnego czytania z wydawnictwa Świetlik. Książka dla wszystkich dzieci, które mają za dużo zabawek, ciągle więcej, więcej i więcej. A jak się okazuje, że nie ma pod ręką zabawek, to jest koniec świata. Nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Nie wyjdą ze sklepu bez nowego jajka niespodzianki, bo wtedy świat się wali. Zawsze was ciągną za rękaw i mówią jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. I dla tych, które nie chcą oddać zabawek, nawet takich, którymi się już dawno nie bawią, o tym jest właśnie obfitość. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi, Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz drugi blog, Nie Tylko Dla Mam. To są też dwa podcasty. Jestem zachwycona pomysłem na książkę. I teraz tak, być może niektórzy kojarzą te bardzo charakterystyczne ilustracje. To Agata Dobkowska, która również ilustruje serię o Frani. Co zrobi Frania? Patronat aktywnego czytania, też z wydawnictwa Świetlik. Frania zmieniła barwy i teraz właśnie jest w Świetliku, tak samo jak Kornelia, bo to jest Kornelia. Napisała całość Joanna Jagiełło i muszę wam powiedzieć, że jest to zrobione brawurowo. To jest rymowanka, prześmiesznie napisana historia o małej Kornelii, która, tak jak tutaj widzicie, no dosłownie niczym cesarzowa i jest to właśnie tak tutaj powiedziane, siedzi sobie wśród tych wszystkich swoich rzeczy i delektuje się nimi i cieszy się po prostu, że tyle ma. I faktycznie Kornelia jest taką dziewczynką, która nie wyobraża sobie zabawy i w ogóle swojego życia, jeśli nie będzie miała wszystkiego pod dostatkiem, więc tutaj ta obfitość jest. Na dywanie ogromna kolejka rozłożona, obok budowla z klocków, jeszcze nieskończona, a w tym wszystkim Kornelia. Kornelia niby cesarzowa. Mrowie, gąszcz, multum rzeczy, wszystkiego od groma. Gdyby je tak policzyć, pewnie koło miliona. I to jest jedna z moich ulubionych stron. Ja w ogóle tak się podśmiechuję z dramatów Kornelii, co wcale nie znaczy, że traktuję dziecięce przywiązanie do rzeczy, takie poczucie, że bez nich będzie mi źle. Nie bagatelizuję tego absolutnie, bo wierzę, że tak jest w wielu przypadkach. Do momentu, kiedy dzieci zauważą, że jednak można inaczej. My im to pokażemy. W sensie same chyba nie zauważą, jeżeli od nas nie dostaną takich informacji. I Kornelia takie dostanie, ale zanim je dostanie, ta ciemna tutaj jedna, jedyna dziewczynka, jedno małe okienko i ta lampa. Mama czasem mówiła, masz za dużo wszystkiego, może część oddasz dzieciom, które nie mają niczego. No już trudno byłoby sobie wyobrazić. To ciekawe, czym wtedy miałabym się bawić. Pustka, cisza, ciemność, miejsce nie dla ludzi. Figa z makiem, nędza, i nudę na podę. Dowiedziała się, że spędzi wakacje u dziadka. Dziadek ma bardzo malutki dom, taki, że nie zabieramy tam tych wszystkich zabawek. I co? I oczywiście, jak się tam znalazła, w dosyć pustym pokoju, doszła do wniosku, że no właśnie spełnia się jej ten dramatyczny, najkoszmarniejszy sen i że ona chce wracać do domu. I dziadek jest bardzo, bardzo, bardzo mądrą postacią. Powiedział, okej, nie ma problemu, chcesz wracać, to w porządku. Zanim jednak wrócisz, chodźmy na spacer. I poszli na spacer nad morze i okazało się, że nad tym morzem jest po prostu masa ciekawych rzeczy do znalezienia, do obejrzenia, do kolekcjonowania, do porównywania. Dziadek zachęca dziewczynkę do tego, żeby po prostu bawiła się tym wszystkim, co znalazła, bo to jest obfitość. Nie ma dwóch takich samych muszelek, ani dwóch takich samych kamyków. Kornelia ze zdumieniem odkrywa, że właśnie tak jest. Do rysowania niepotrzebne są kredki, można rysować na piasku, potem jeszcze wieczorem oglądają gwiazdy. Ma to wszystko na żywo, ma przeżycie, ma doświadczenie i nagle odkrywa, że to jest coś fantastycznego. Jest tu słuchanie i obserwowanie ptaków, budowanie szałasu. Jest to wszystko, czego dzieci powinny doświadczać. A nawet, zobaczcie, Kornelia ma tutaj tylko swoją maskotkę pieska Bombla, ale razem z dziadkiem wieczorem zrobili gałgankową lalkę. Tak zaaferowana, tak zachwycona, że w ogóle zapomniała, że mama miała po nią przyjechać. I okazuje się, że Kornelia już wcale nie chce wracać do domu. Przeciwnie, zaprasza mamę, żeby pobyli razem, bo chce jej wszystkie te swoje doświadczenia opowiedzieć i pokazać i jeszcze raz przeżyć. I absolutnie nie ma żadnej dyskusji o tym, że komuś gdzieś brakuje zabawek albo że ktoś się nudzi. Mówiłam wam, że to jest bardzo mądry dziadek. Trochę pobyć z wami. Nie ma tu żadnych
umoralniających tekstów, ani takich dodatkowych wyjaśnień. Obfitość to niekoniecznie no właśnie rzeczy materialne, którymi się otaczamy. Może być obfitość czasu, może być obfitość tych właśnie propozycji, które mamy od przyrody. Wystarczy wyjść, odgruzować się spod tych wszystkich zabawek. Do tego muszę Wam powiedzieć, że ta okładka jest fantastycznie zrobiona i jak zaczniecie dotykać, to będzie można wyczuć różne kształty tych wszystkich właśnie rzeczy, które tutaj są. I zobaczcie, jak świetnie. Z jednej strony te zabawki, bo to wcale nie oznacza, że mamy dzieciom po prostu wyrzucić teraz zabawki, zabrać wszystko. Jeśli chcemy dzieciom wytłumaczyć, że te gadżety to nie jest sens życia, warto hop, przeskoczyć na drugą stronę. Obfitość może wyglądać również tak.